Siema wszystkim. Dawno mnie tu nie było, ale wracam z kolejnym odcinkiem Polskiego Wiedźmina. Mam duże oczekiwania odnośnie tego odcinka, bo na pierwszy rzut oka wydaje się dokładną adaptacją opowiadania Granica Możliwości. Jeśli więc tak będzie, to chociaż fabularnie odcinek się obroni. Nie wspominam o efektach specjalnych. Wyjeżdżaj. Zapraszam więc do oglądania i razem przekonajmy się, czy mam rację, czy wręcz przeciwnie. Nie wyjdzie stamtąd, mówię wam! Od samego początku mamy dokładnie pokazane to, co działo się na początku książkowego opowiadania. Geralt zniknął w ruinach, wynajęty do zabicia bazyliszka i wieśniacy czekając na niego myślą, że już nie wyjdzie, bo został zabity. Planują kradzież dobytku i konia Geralta, no i po chwili właśnie to czynią. Pojawia się Borch Trzy Kawki. Jak ktoś czytał opowiadanie, to wie, kim on jest, ale na tym etapie odcinka jest to zwykły przybłęda, który każe wieśniakom odejść od juków i nie okradać Wiedźmina. A ktoście to niby? Nic ci do tego, kochasiu. Widzę, że nie macie broni. To bardzo niedobrze. A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Mówiąc to, przed nim pojawiają się zerikańskie wojowniczki. Moja broń chodzi za mną. To chodzi za nim czy przed nim? W tym czasie Geralt wychodzi z ruin, ciągnąc truchło bazyliszka. W dawnych czasach naszych przodków straszyło potężne stworzenie, znane jako bazyliszek. Ale jak się okazuje, narodziny tego potwora były bardziej niezwykłe, niż można sobie wyobrazić. Nadstawiam karku za marny grosz, a wy dobieracie się do moich rzeczy? Geralt, tak jak w książce, konfrontuje wieśniaków odnośnie kradzieży, a tamci uciekają. Borch zatrzymuje mężczyznę, który wyciągnął na niego nóż, kiedy ten był bezbronny i jedna z zerikanek go zabija. Piękne cięcie z zerikańskiej szabli. No serio, piękne. Jestem Borch, Trzy Kawki. A to moje dziewczęta. Tea i Dea. Borch przedstawia siebie i swoje towarzyszki Geraltowi. Doskonale, zapraszam zatem do oberży pod Zadumanym Smokiem. Geralt odpowiada na to, że jest Wiedźminem i nie wszyscy lubią jego towarzystwo. Ale zaraz mamy cięcie, Wiedźmin jednak udaje się z nim do karczmy. Węgorzyki z czosnkiem i w occie polecam! Węgorz po rybacku, czyli rzecz, którą za chwilę ugotujemy, to nie jest danie, które sam pan wymyślił. To jest rzeczywiście tradycyjna potrawa śródlądowych rybaków. Fiu, 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 fiu. Ekstra. To co? Długo na szlaku? Parę lat. Czyli przynajmniej wiemy, że od poprzednich odcinków minęło kilka lat. Borch później pyta Geralta o wiedźmiński fach i zastanawia się, czy ma czasem wątpliwości odnośnie zleceń. Czy jest w stanie odpuścić. Geralt odpowiada, że nie podejmuje się wszystkich zleceń. Tytułowa Granica Możliwości to właśnie granica, którą wyznacza sobie Wiedźmin podczas wykonywania zleceń. Borch docieka, że to przecież Wiedźmini są siłami dobra, broniącymi świat przed złem. Oni porządkują ten świat. No i później Geralt mówi o tym, że oszczędza te istoty, które unikają kontaktu z człowiekiem. Mówi, że były tu pierwsze i mają prawo żyć, bo nikomu nie zagrażają. W międzyczasie te wojowniczki nie wiadomo dlaczego krążą po sali i dosiadają się do randomowych ludzi, a za chwilę zaczynają się z nimi napierdzielać. Nie rozumiem tych dziwnych spojrzeń w tym serialu. Zauważyłem to już wcześniej. Niektóre interakcje pomiędzy bohaterami są tak dziwne i niezrozumiałe, że wydają się bezsensowne. Albo jest to kwestia aktorów, albo scenariusza, ale myślę, że niektóre sceny są odegrane bez pomysłu i na odpierdziel. Są potwory, które zmutowały się dopiero po spotkaniu z człowiekiem. Tak? To zajebiście. Po jakimś czasie Geralt jest już pijany i bardziej otwiera się do Borcha. Mówi o potworach, które zmutowały już po przybyciu ludzi i przystosowały się do życia z nimi, rozkopując cmentarze albo żyjąc na śmietnikach. Jednak są też inne, nawet tego samego gatunku, które żyją zgodnie z naturą w lesie czy górach i tych już nie ściga. Lubię smoki. Smoków nie zabijam. Przyjęło się. To ludzie polują na smoki. No, zabijają owce, krowy. Bo muszą, smok to nie mysz, dużo je. Czego nie rozumiesz? Następnie Geralt i nowo poznani towarzysze wyruszają na szlak. Strażnicy pytają ich o glejt przejazdowy. Pan jesteś menda, świnia i złodziej. Dlaczego wstrzymujecie przejazd? Pan jesteś nierób, pijak, pasożyt. Jest ci mordę lizał, to jest wolna kraina, Chołopole, nie rozumiesz tego, chmyzie? Wolstąd! Zaraz! Bo po policję zadzwonię! Dobra, bo z paździochem można zrobić tyle memów, żeby odcinka nie starczyło. Paździoch dziwi się, że Geralt i Borch nie chcą jechać za smokiem, a z szopy za nim wychodzi Jaskier. Geralt bardzo się cieszy, kiedy go widzi, mimo że chyba się nie znają, bo za chwilę Bart się przedstawia. Jestem Jaskier.
Barci, poeta. Nie rób pijak pasożyt. Jaskier dołącza do nich i zaczyna śpiewać balladę, jednak Geralt każe mu mówić normalnie. Bart mówi o tym, że w okolicy Hołopola pojawił się smok, którego widział na własne oczy. Jaskier mówi, że smok polował na tamtejsze owce i chłopi zmówili się, żeby postawić na niego zasadzkę. Zabili jedną z owiec i wypchali ją wilczymi jagodami, siarką, smołą i czymś tam jeszcze. Po jakimś czasie smok ją zjadł i zapadł w letarg. Nagle jednak porwał się w górę i z trudem odleciał do swojego siedliszcza, gdzie pilnuje skarbu. Geralt domyślił się, że ktoś chce zdobyć ten skarb, dlatego droga jest zamknięta. A tym ktośem ma być król Niedamir z Craigorn. Jaskier wymienia, kogo przywołał król, żeby pokonał smoka. Eix Denesle, rębacze z Greenfrid. Rębacze z Greenfrid pamiętam najbardziej z Gwinta. Przejdźmy do brodu, Geralt. Borg proponuje Geraltowi przyłączenie się do łowów na smoka. Geralt domyśla się, że rycerz chce go uratować, ale odwodzi go od tego pomysłu, mówiąc, że zabiją go przy pierwszej okazji. Tymczasem pojawia się Yennefer, której obecność działa na Geralta jak eliksir ogłupiający. Witaj, Yennefer. Siema, siema, o tej porze każdy by być może, jakby nie było, jest bardzo miło, nie? Normalnie walimy to, co mamy, nie? Tak miejmy, normalnie. Dobra, dzięki mordo! I później jest flashback do czasu, jak Yennefer, nie wiem, chyba uzdrawiała Geralta czy coś. On leży w łóżku, a ona daje mu jakiś eliksir. Nie wiem, o co chodzi. Zaraz potem jest małe... Siekiera, motyka, baba goła. Później Geralt siada obok paździocha i razem z ekipą upijają go, żeby przepuścił ich przez zaporę. Znasz to? O kurde, chyba zna aż za dobrze. Otwierają zaporę i przejeżdżają na drugą stronę. Król nie przyjmie rycerza Borcha ani was, Wiedźminie! Nie potrzebujemy cię w naszym składzie! Król dysponuje dostateczną siłą, żeby unicestwić gada. Ja cię nie czuło. Pojedziemy razem, wy załatwicie smoka i rozdzielimy się. Jabba niechętnie się na to zgodził i Geralt przysiada się do wojaków. Glenstiern, opasły wieprz, i co? Nie przegnał was? Suponuję, iż obsrałeś już ze strachu pludry. Wojacy rozmawiają o tym, jak podzielą łupy, kiedy ubiją smoka i nagle podchodzi do nich Yennefer. Geralt wstaje i ustawia się do niej plecami. Czarodziejka mówi, że sama chce ukatropić smoka za pomocą czarów. A ty jaki masz cel? Czego tu jesteś? Chcę być kobietą, chcę być matką i nie mogę. Słyszałam o specyfikach, które być może uleczą. A te ekstrakty są ze smoczych tkanek. Pamiętamy to chociażby z Wiedźmina Netflixa, gdzie położono duży nacisk na bezpłodność Yennefer i możliwości uzdrowienia jej dzięki jakiejś części smoka. Ja jestem jak okruch lodu, nie ugasisz nim pragnienia. Rozumiem. W międzyczasie podróży spotyka króla, który mówi Geraltowi, że jest tu osobiście dlatego, że chce poślubić księżniczkę, do której ręki warunkiem jest zabicie smoka. To jest to, o czym mówiłem. Niektóre sceny w tym serialu są tak dziwne, że nie wiadomo, o co chodzi. Borg rzuca monetę do urwiska, która jakimś sposobem niszczy kamień, który następnie wywołuje lawinę. Geralt biegnie sprawdzić, co się dzieje i okazuje się, że jakiś powóz został przygnieciony głazem. Szuka Yennefer i tak jak w książce ratuje ją przed upadkiem. Geralt podchodzi do najemników, którzy nie chcieli rzucić mu liny, myśląc, że spadnie razem z Yennefer, pomimo że poprzedniego dnia zgodzili się na rozejm. Przywódca rębaczy chowa miecz, ale podchodzi krasnolud, któremu Geralt w dziwny sposób odcina brodę. Bardzo go to zabolało. Jaskier pyta, gdzie Borg, i wtedy ktoś z oddali zaczyna się drzeć. Chyba szykuje się najsłynniejsza scena serialu, co? Smoku. Jesteś piękny. No oczywiście, że tak. Prawdziwy. Oj tak, jest bardzo prawdziwy. Zostawmy go w spokoju, proszę was! Podciwy Jaskier prosi resztę, żeby go zostawili, ale wojacy już szykują się do bitwy. Jestem Willem Tretenberg. Nie zatrzymała was lawina, którą spuściłem na wasze głowy. Boże, jaki głos. Nigdy wcześniej tego nie słyszałem. Myślałem, że na memie z pięknym smokiem kończy się tandeta, ale jednak się myliłem. Pierwszy nabój idzie Eix Denel i szybko zostaje połamany ogonem. Geralt prosi króla o zostawienie smoka w spokoju. Król przystaje na to i żegna się z Yennefer i panami, a Geraltowi dziękuję za słowa prawdy. A dobra, tą scenę też pamiętam. Ten dziwny biegający smoczek. Wojacy postanowili jednak zatłuc smoka na własną rękę i pojechali do jego leża. Zostawcie go, to jest dziecko, to przecież małe dziecko!
Boże, Yennefer i jej przerysowany instynkt macierzyński. Widzę, że scenarzyści polskiego Wiedźmina, tak jak Netflix, uważają widzów za idiotów i muszą im pokazywać wszystko dosłownie, bo boją się, że nie zrozumieją. Geralt ratuje Yennefer, zabijając wojaków, ale zaraz pojawia się smok, który wybucha i z ognia wyjeżdża Borch ze swoimi wojowniczkami. Yennefer nadal trzyma dziecko smoka, a przy ogniu respi się nagle Borch. Mówi do Geralta, żeby go o coś poprosił. Umiesz czytać w myślach. Nie, to niemożliwe. Ja też czytam w myślach. Zrozumiałam. Ja też nie rozumiem, więc mniejsza z tym. Nie chce mi się myśleć, o co chodziło. Borch zabiera dziecko smoczycy i się żegna. Żegnaj, Wiedźminie. Byłeś mi przyjacielem. Tak? To zajebiście.